Na północny wschód od Wrocławia położona jest miejscowość Łozina, o której pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z 1201 roku. Wymieniona jest w bulli papieża Innocentego III jako majątek klasztoru świętego Wincentego z Wrocławia. Lokacji wsi dokonał książę Henryk III Biały w roku 1259, dokonując jej na prawie średzkim. W okresie reformacji w XVI wieku w miejscowości powstała parafia ewangelicka. Katolicy i protestanci żyli w zgodzie aż do wybuchu wojny 30-letniej. Na przestrzeni kolejnych wieków wojny i pożogi nie omijały tej wsi, jednak zawsze jej mieszkańcy odbudowywali zgliszcza. W XIX wieku Łozina znalazła się pod panowaniem pruskim. Gdy władze dokonały kasaty wszystkich majątków kościelnych, wieś kupił bogaty kupiec z Wrocławia, Samuel Jüttner, który zmodernizował zasady jej funkcjonowania, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju i podniosło jej wartość. Ostatecznie została sprzedana królowi Saksonii, Albertowi Wettynowi. Cennym zabytkiem Łoziny jest kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z początku XVI wieku. Budowę świątyni zakończono w 1517 roku i jest ona doskonałym przykładem gotyckiej architektury sakralnej. Kościół jest orientowany według kierunków świata, co oznacza, że wejście znajduje się od strony zachodniej, zaś prezbiterium z ołtarzem od wschodniej. Przekraczając progi świątyni, symbolicznie kierujemy się na wschód, ku sakrum, czyli ku ołtarzowi, w którym znajduje się Przenajświętszy Sakrament. Kościół posiada tylko nawę główną z trójbocznie zakończonym prezbiterium. Do całości dobudowano od południowego wschodu zakrystię. Dopiero w XIX wieku od strony zachodniej wzniesiono neogotycką wieżę zakończoną strzelistym hełmem. We wnętrzu kościoła, w którym zachowało się wyposażenie w stylu baroku i manieryzmu, warto zwrócić uwagę na ołtarz główny, pochodzący z 1632 roku, który dodatkowo uzupełniono rzeźbami przedstawiającymi Chrystusa i Marię, a także wczesnobarokowe obrazy zwiastowania i proroków Starego Testamentu. Z podobnego okresu pochodzi ambona oraz obrazy ozdabiające ściany świątyni. Interesującym detalem kościoła jest ołtarz boczny, pochodzący z pierwszej połowy XVII wieku. Jego górną część stanowi obraz przedstawiający Wniebowzięcie Maryi, zaś w dolnej to prawdopodobnie jedyna na świecie renesansowa kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, autorstwa Martina Lauterbacha. Wyjątkowość swą zawdzięcza odkrytym podczas renowacji obrazu pod koniec XX wieku tzw. koronom władysławowskim od króla Władysława IV Wazy, widniejącym na głowie Maryi i Dzieciątka. Korony te obecnie już nie istnieją, a klejnoty z nich znajdują się na Jasnej Górze, zdobiąc rubinową suknię Matki Boskiej. Wychodząc z kościoła po krótkim spacerze trafiamy do drugiego zabytku Łoziny, wzniesionej w 1712 roku po ewangelickiej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Obecnie jest to regionalne sanktuarium maryjne. W jego wnętrzu zachowały się barokowe elementy wyposażenia, jak chociażby ołtarz ambonowy czy chrzcielnica. Jednak najistotniejszym elementem wnętrza jest barokowy ołtarz główny, którego centralną część stanowi renesansowy obraz Matki Bożej Bolesnej – Uzdrowienie chorych. Dzieło wykonano wedle warsztatu wschodniej Małopolski, które przedstawia Maryję tulącą głowę swego umierającego syna. Początkowo obraz ten przechowywany był w małej leśnej kaplicy w okolicach Sądowej Wiszni na terenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Podczas pożogi wojennej związanej z powstaniem Chmielnickiego obraz trafił do dworu w Podchorcach, a od 1653 roku eksponowano go w kościele w Tulich Głowach w okolicach Lwowa. W 1930 roku w obecności biskupa odbyła się uroczysta koronacja słynącego łaskami obrazu. Po zakończeniu II wojny światowej i przesiedleniach wielu milionów ludzi, w tym mieszkańców Tuligów, został przewieziony do Łoziny na Dolnym Śląsku przez księdza Antoniego Baszaka,
W 1948 roku zawieszono ten obraz w ołtarzu głównym tutejszego kościoła. Sanktuarium w Łozinie i cudowny obraz stanowią przykład zachowania na ziemiach zachodnich dawnego dziedzictwa Kresów. Dzieje zabytkowego obrazu stanowią odzwierciedlenie losu tysięcy Polaków, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów i udania się w daleką podróż na ziemię, których nie znali.